Kasiu, co ty tutaj robisz? Maszeruję, to znaczy maszerować będę za chwileczkę ze wszystkimi tutaj osobami z paczki, aby szukać darczyńców, aby powiadomić całą Warszawę, całą Polskę, że szukamy darczyńców, że dzisiaj się otwiera baza z rodzinami. Potrzebujemy dużo darczyńców, ale mam nadzieję, że damy radę. Otwieramy bazę Szlachetnej Paczki. Przyjemnie. Szukamy darczyńców! Od już! Gdzie? Wszędzie! Będą darczyńcy? Na pewno będą. Nie zimno. Nie, w ogóle, tutaj się tego nie czuję. Jest gorąco, no przynajmniej w naszych sercach. Pomyślałam sobie, że skoro łączę pokolenia tańcem, to również można połączyć pokolenia dobrocią Szlachetnej Paczki. Nie od dziś wiadomo, że więcej radości jest w dawaniu, aniżeli w braniu. Ja myślę, że my teraz będziemy wszyscy wracać z taką energią, jaką dzisiaj maszerowaliśmy przez krakowskie przedmieście i to było niesamowite, że tyle wolontariuszy naraz się spotkało, tyle ludzi było zainteresowanych tym, co my robimy. Widziałam uśmiechy na twarzach przechodniów, nawet policjanci się uśmiechali. Nie możemy odpuszczać, bo te rodziny na nas czekają. Nie ma innego wyjścia, żeby być szczęśliwym, trzeba coś od siebie dać, a Szlachetna Paczka sprzyja temu.